Siemano w wydaniu Trawa Weizel. Słuchajcie, dzisiaj zaczynamy tak troszeczkę sobie nietypowo. Ja jestem świeżo po treningu, ale chciałbym wam po drodze do domu pokazać przeurocze miejsce, które znajduje się niedaleko naszego hostelu. Oczywiście mamy 10 minut drogi na siłowni. Dla tych, co nie wiedzą, to się zapisałem na siłownię. Na miesiąc czasu zapłaciłem 150 zł. I chodzę sobie biegać codziennie rano. Patrzcie, tutaj dopiero ludzie się rozstawiają. Sobie takim właśnie uroczym deptakiem chodzę w te i nazad na siłownię. Pójdźmy dalej, bo jesteśmy w takim jakby parku, gdzie są właśnie wiewiórki różnego typu, ptaszki fajne, nie znam ich nazwy, więc nazywam ogólnikowo ptaki. Good morning. Hey man, this one is for animals, this one. No, this one? Yeah, 5 rand each. Kupimy coś dla wiewiórek i idziemy dalej. One piece. O, weźmiemy orzeszki dla wiewiórek i lecimy dalej. No to idźmy sobie dalej. Zacznijmy piękny dzień. Oczywiście wszystkim chciałbym życzyć w ten dzień udanych wyborów, czy czego tam sobie chcecie. Słuchajcie, patrzcie, jaki sobie wariacik sobie gra. Yeah, I know. Write a song for Corona. Oh. Yeah. Dobra. Na accent, you know. Okay. Yeah. Dobra, gdzie piosenkę o koronie teraz. Yeah, now wakey, on the city, people they are scared of this virus. Have a nice day. Thank you, man. Dobra, a my wchodzimy do... Już wam mówię, jak to się nazywa. The Company Gardens. Po parku słychać już... Słychać? Patrzcie. A, nie zobaczycie. Nie, to są tam wariaciki. Kto wie, co to za ptaki? Niech da za wczoraj... były koło nas bliżej, więc wyglądały trochę jak kaczki, ale to nie są kaczki. Słuchajcie, bardzo fajny to jest klimat. Są wiewiórki. Patrzcie, już widzi, że mam. Ale to kurde. Pa. Dobra, uciekła jebaniutka. Dobra, muszę je zwabić jakoś. Jest, patrzcie. Siema Johnson. Dobrze, jak panie je. Dobra, wszystkim damy. Wszystkim damy po kolei. Ty, ściga mnie wiewiórka. Ścigała mnie. Jebaniutka. Patrzcie na te tutaj. Siema, Johnny. Trzymaj. A kurde, będę się teraz ganiać. To i tym damy. Patrzcie. To są te wariaciki. Patrzcie, jakie. O, tutaj. Sorry. Wariaci.
sobie chodzą. Wiórpienot, wiecie co muszę uważać, bo jedna wiewiórka mnie ściga. Kurde, dowiedziała się, że dostała. I teraz mnie ściga. Trzymaj. No kurde, ja wam rzucam jakby co. Domek, chodź. Patrz. Chodź, domek. Chodź. Dziomuś, no bierz. Rzucam ci. Jedź sobie. A ty? Wariat? Chcesz? Patrz, nawet wariaciki biorą, jedzą. Wszystkich nakarmimy, a co? Dobra, dałem wszystkim. Patrzcie, jak wiewiórki wpierdzielają, patrz. Patrzcie, jak fajnie. No idź, wariat, idź tam. Bo wyrzuciłem dla wszystkich. Ale gołębie wszystko wam zabiorą. Bierzcie, bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. Co? Bierz, szukaj, szukaj. Szukaj, wiewióreczko, swojego pokarmu. Bardzo dużo tutaj jest wiewiórek. Właśnie tych ptaków, których nie znam nazwy. Można sobie pospacerować. Dość długi jest ten cały garden. Bardzo miło. Można spędzić tutaj na przykład poranek. O! Ciao, ciao chłopaki. O chłopaki wariaciki. Co tam chłopaki? Siemaneczko. Siema, siema. Siema, 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 siema. Elo, 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 elo. O kurde, zobaczcie, co oni robią. Kurde, beleko. Dobra. Dobra, patrzą na mnie, idę. Dobra, nara. Dobra, jest pora do domu. No i powiem wam szczerze, że nie wiem co robić. Mieliśmy pojechać w ten piękny dzień na plażę z pingwinami i na przylądek Dobrej Nadziei. Ale Piotrasa rozbolał brzuch. No, siła wyższa oczywiście, ja rozumiem. Mówię, co tu robię? Co tu robić? Dobra. Plan rezerwowy, szybko wpadł mi do głowy. Paragliding. Zabukowałem wizytę na zaraz. Wsiadam do taksówki, jadę. Dzwoni do mnie babeczka i mówi, że zła pogoda i że przepraszamy. I jestem totalnie rozproszony wszystkimi wydarzeniami dzisiaj. I nie wiem co tu robić. Godzina zaraz zbliża się 12. Jestem w totalnej rozsypce. Zaraz coś wymyślę na pewno. Na pewno nie pozwolę temu pięknemu dniu przelecieć mi przez palce, tak? No to wymyśliłem, co dzisiaj będę robił. Robię sobie freestyle, przyjechałem na plażę. Ale jak widać, jest bardzo pochmurnie. To też widać, dlaczego dzisiaj nie polataliśmy sobie tym paraglidingiem. O, także przejdźmy się po paru... Po paru miejscówkach, bo wiecie, Kapszat słynie z jednych z najlepszych plaż miejskich na świecie. Troszeczkę żałuję, że nie mamy jakiejś lepszej pogody, ale wiecie, i tak będzie coś na pewno fajnego do ugrania, do sfilmowania, także chodźmy, zobaczymy. Teraz dobrze widać te zachmurzenie, które zaszło tutaj z Signal Hill. I jesteśmy na plaży. Super tutaj. Wow. Zobaczcie, jaki klimacik. Wiecie, na pewno jak byłoby słoneczko, to byłoby o wiele lepiej. Ale Piotrek był wczoraj i mówił, że strasznie zimna woda. Bardzo, bardzo ciepła chyba tego dla morsów byłaby. A ja chciałem zauważyć, że zmieniam swoje stanowisko a propos domu i nie będę chciał już mieć na tam, gdzie jest ten waterfront, to tam sobie nie kupię mieszkania, jednak kupię sobie tutaj z dojściem do oceanu. Chodźmy bliżej, przejdźmy po plaży się trochę. Uważam, że taka pogoda jak teraz też ma swój urok. Ktoś tutaj ma urodziny. Happy birthday. No. A czy nie jest tak źle, pani sobie odpoczywa.
Podoba mi się tutaj. Sprawdzimy zaraz, jaka jest woda. Ocean, ocean. No, woda jest zimniutka. Nie ma co ukrywać. Ale zazdraszczam trochę ludziom tych mieszkań. Oczywiście tak pół serio, pół żartem. Bo tak naprawdę nie można nigdy nikomu zazdrościć, bo tym nigdy nie zbudujemy i nie dorobimy się. Po prostu trzeba podziwiać może. Trzeba wykorzystywać swoje szanse w swoim życiu. I nawet jak się nie uda, to próbować jeszcze raz. Jak ten Syzyf. Kiedyś na pewno wszystkim nam się uda. Jestem dobrej nadziei, jak ten przylądek. Co tutaj, może pojedziemy kiedyś go zobaczyć. O, a teraz spacerowo wzdłuż plaży. Zapraszam, popatrzcie. Ma to swój klimat. Tak to wygląda za nami i tak to jeszcze wygląda przed nami. O, woda leci, uwaga. Butów nie chcemy zmoczyć. Mieszkanie też bym nie pogardził w takim bloku. Nie pogardziłbym na pewno. Myślę, że wy też byście nie pogardzili, mając dostęp do takiej kozackiej plaży, jaką jest tutaj plaża w Cliftonie. Naprawdę mega sprawa. Macie sobie tutaj mieszkanko, wychodzicie sobie tutaj, zobaczcie, jesteście na plaży. Do tego jakaś fajna furka w garażu, kochająca żona, dwójka dzieci, parę baniek na koncie, żeby wszystkim było dobrze. Dużo miłości. Czego chcieć w życiu więcej? No tylko powiedzcie mi czego, nie? Ach, rozważyłem się na tej plaży. Coś z tej plaży. Ale jest tak łatwo, bo dużo takich dróg. Swoją drogą bardzo przyjemnie się chodzi właśnie między tymi mieszkaniami, domami, tymi wąskimi ścieżkami. Oczywiście łydki pracują. Jestem zadowolony. W ogóle całe to miejsce tutaj, cała ta dzielnica wydaje się na dosyć expensive. Oczywiście pewnie nie jest to praca najwyższa, bo podobno najwyższa to jest po prostu kosmos. Pewnie to przy tej najwyższej jest klasa średnia. Ale ci, którzy mają tu chaty, to u nas są na pewno klasa wow wysoko. O. No to chodźmy sobie jeszcze trochę tutaj pospacerujmy. Zobaczmy, co uda nam się odkryć. Jesteśmy już naprzeciwko tej drugiej plaży. Chyba nie będę schodził na dół. Zobaczcie, jaki kosmos tu jest. Zobaczcie, basen sobie gość ma z widoczkiem. I generalnie po prostu moje oczy zachwycają się strasznie tym pięknym widokiem. No, jest to dzielnica bardzo, bardzo obiecująca, bardzo
bardzo na tak dla mnie w przyszłości. Liczę, że się uda, mordki, mordeczki, mordunie. Super rzeczą jest to, że są tu windy, można sobie zjechać, ale z tego co zauważyłem, to wejście do windy jest na kluczyk, więc na pewno jest i generalnie wejścia są też na kluczyk. Są tylko takie niektóre wejścia, co ja wchodziłem, ale dla mieszkańców jest winda, propsuję, bo na emeryturce nie będę musiał się jakoś, wiecie, za bardzo męczyć, żeby schodzić na dół. I znowu podejdziemy jeszcze jakiś viewpointik, zobaczymy z dachu garażu. Tutaj są właśnie na dachach są garaże i kolejne tarasy, nie? Po prostu grilla można odpalić elektrycznego. Nie wiem, czy tutaj są w ogóle zabronione brykietowe. Chyba może nie. Ja wolę grill brykietowy. Widoczek jest rewelacyjny. Jeszcze dodajmy do tego słoneczną pogodę i picabello nam się robi. Dobra, zawijam się z tego miejsca na obiad, później repetycje z hiszpańskiego, no i bokap, także elegancko. Słuchajcie, to jest dzielnica, na której kiedyś mieszkali Malajowie, którzy byli niewolnikami. Hello. Byli niewolnikami i ich domy malowane na biało i mogli mieszkać generalnie tylko właśnie w tej dzielnicy, w tym miejscu. I po tym jak odzyskali kiedyś wolność, swoją niepodległość, to pozwolili im w ramach wyrażania siebie pomalować swoje domki i pomalowali je sobie tak. Dzisiaj tą dzielnicę zamieszkują właśnie bardziej Hindusi, bardziej to jest tak, teraz bardziej taka Hindu dzielnica. Także przejdźmy się kawałek, popatrzmy, a później będzie, nie wiem co będzie. Hindusi i ci Piotrek, muzułmanie, nie? No. Mieszkają tutaj, no bo malajscy muzułmanie i Hindusi tu mieszkają. Na rejonie znajdują się dwa meczety. A, przyjemna nawet ta okolica. Spójrzcie sobie. Naprawdę wyraziste kolory. Naprawdę podoba się mi tutaj. Hello. I idziemy dalej. A, coś tam brzęczy gościu, ale ja nie rozumiem. Myślałem, że to marihuan. Słuchajcie, jest tutaj parę ulic, przecina się w lewo, w prawo. My przeszliśmy prawie wszystkie, no prawie, bo nie jest dużo do pochodzenia. Fajny kaktus, o ile to kaktus. Zobaczcie. I lecimy robić inne ciekawe rzeczy.
No to nadszedł czas na koniec dzisiejszego vloga. Trzymajcie się cieplutko. Życzę wam miłej dalszej części dzisiejszego dnia. Także do usłyszenia, do zobaczenia. Pa!